Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnienie-grozy. William Hope Hodgson. Dom na granicy światów. Rozdział 14. Morze snu. Po ostatnich wypadkach, które szczegółowo opisałem w dzienniku, zacząłem poważnie rozważać możliwość opuszczenia dziwnego domu. I pewnie bym to uczynił, gdyby nie cudowne zdarzenie, o którym zaraz opowiem. Cieszę się, że pomimo niewyjaśnionych tajemnic i niezrozumiałych wizji, posłuchałem jednak głosu serca i nie wyjechałem. Gdybym bowiem tak postąpił, nigdy już nie ujrzałbym drogiej mi twarzy. Mało kto, chyba tylko moja siostra Maria, wie o tej, którą kochałem i niestety straciłem. Opiszę teraz historię słodkich chwil z przeszłości. Będzie to trochę jak rozdrapywanie starych ran, chociaż ostatnie przeżycia przytępiły nieco mą wrażliwość. Pamiętam, jak pojawiła się nie wiadomo skąd. Dziwiłem się, dlaczego wciąż ostrzega mnie przed niebezpieczeństwem tego domu i błaga, abym go opuścił. Przyznała jednak, że tylko tutaj może mnie odwiedzać. Tutaj przypis, bardzo niejasna dygresja, której poprzednie partie rękopisu nie wyjaśniają. Staje się jednak bardziej zrozumiała w świetle następnych wydarzeń. Nie przestawała prosić, tłumacząc, iż dom ten dawno temu przejął we władanie diabeł i działają w nim siły nieczyste, niezrozumiałe dla człowieka. Ale gdy znów ją spytałem, czy przyjdzie do mnie, jeśli zamieszkam gdzie indziej, stała milcząc. I tak odwiedziłem miejsce, które jej słodkie usta nazwały Morzem Snu. Późnym wieczorem siedziałem czytając w gabinecie i musiałem zasnąć nad książką. Nagle obudziłem się i przestraszony usiadłem. Przez chwilę niespokojnie wodziłem wzrokiem po pokoju, czując, że coś dziwnego unosi się w powietrzu. Pokój tonął we mgle, która nadawała konturom mebli dziwnej miękkości. Mgła napływała nie wiadomo skąd, wciąż gęstniała i rosła. Później ujrzałem przyćmione białe światło, w którym płomienie świec wyraźnie zbladły, a meble stały się jakieś dziwne i nierzeczywiste, zupełnie jakbym zamiast materialnej powłoki widział ich duszę. Stopniowo kształty przedmiotów rozpływały się, aż w końcu całkiem zniknęły. Znów spojrzałem na świece. Ich płomienie migotały blado, stawały się coraz bardziej nierealne i wreszcie zgasły. Do pokoju wślizgnął się łagodny, blady świt, jakby utkany z delikatnej, świetlistej mgły. Poza tym nic nie widziałem. Zniknęły nawet ściany. Nagle ciszą przerwał daleki, monotonny dźwięk. Zacząłem uważnie nasłuchiwać. Wciąż przybierał na sile, aż w końcu okazał się jednostajnym szumem wielkiego oceanu. Minęło kilka minut. Otaczająca mnie mgła stała się przezroczysta i zorientowałem się, że stoję nad ogromnym, cichym morzem, którego rozległy brzeg niknie gdzieś w dali. Przede mną wznosiła się nieruchoma masa uśpionego oceanu. Chwilami miałem wrażenie, że wzrok mój wychwytuje słabe migotanie światła nad powierzchnią wody, ale może było to tylko złudzenie. Nieco z tyłu wyrastała wysoka ściana ponurych czarnych skał.
W górze rozpościerało się monotonne szare niebo. Zdumiewająca kula bladego ognia, która unosiła się nad dalekim horyzontem, rzucała palizujące światło na spokojne wody oceanu. Poza cichym szumem morza nie słychać było innych dźwięków. Przez długą chwilę wpatrywałem się w nieruchomą taflę i oto nagle z głębi oceanu wystrzelił mały bąbelek białej piany i sam nie wiem jak się to stało, zobaczyłem jej twarz, jej duszę. Patrzyła na mnie spojrzeniem pełnym radości i smutku. Oszalały ze szczęścia, zacząłem biec w jej stronę. Pod wpływem strachu, nadziei i obudzonych wspomnień błagałem, aby zbliżyła się do mnie. Obojętna na me prośby stała nieruchomo, potrząsając smutnie głową, chociaż jej oczy rozbłysły ciepłem dawnej miłości, jaka nas łączyła, zanim los nas rozdzielił. Jej przewrotność doprowadzała mnie do rozpaczy. Chciałem do niej podejść i nie mogłem, zupełnie jakby jakaś niewidzialna siła powstrzymywała mnie. Stałem więc i wołałem łamiącym się głosem: zbliż się, najdroższa! Wzruszenie zaparło mi dech i nic więcej nie mogłem powiedzieć. Powoli zbliżyła się i poczułem jej dotknięcie. Wydało mi się, że jestem w raju. Ale kiedy wyciągnąłem do niej ręce, odsunęła mnie pełnym miłości, lecz stanowczym gestem, więc zmieszałem się. Uwaga, w tym miejscu pismo staje się nieczytelne, gdyż ta część rękopisu uległa zniszczeniu. Poniżej przytaczam fragmenty, które udało mi się odcyfrować. Fragmenty. Czytelne partie uszkodzonych stron. Przez łzy słyszałem szum wszechświata. Rozstaliśmy się. Tak ją kochałem, o mój Boże. Długo tkwiłem w stanie dziwnego zamroczenia. Potem otoczyły mnie ciemności nocy. Wiedziałem, że znów wracam do znanego świata. Wreszcie zasłona mroku rozsunęła się i zbliżyłem się do gwiazd. Długi czas. Słońce dalekie i zamazane. Wkroczyłem w próżnię, oddzielającą nasz układ od innych układów słonecznych. Przemierzając bezkres nocy, widziałem coraz intensywniejszy blask słońca i wciąż powiększające się rozmiary słonecznej kuli. W pewnej chwili obejrzałem się za siebie i odniosłem wrażenie, że gwiazdy przesuwają się za mną na tle czarnego nieba. Tak wielka była szybkość, z jaką mój bezcielesny duch podróżował. Zbliżyłem się do układu słonecznego i ujrzałem blask Jowisza. Później wzrok mój wyłowił zimną, niebieską poświatę Ziemi. Przeżyłem chwilę wielkiego zdziwienia. Jasne ciała dookoła Słońca przesuwały się po orbitach z ogromną prędkością. W głębi, w pobliżu oślepiającego blasku Słońca, krążyły dwa świetlne punkty. Jeszcze dalej szybowała błękitna, migocząca plamka, którą bez wątpienia była Ziemia. Okrążała Słońce w czasie, który nie wydawał się dłuższy od minuty. Bliżej, z wielką szybkością, widziałem teraz blask Jowisza i Saturna, wirujących po odległych orbitach z neopisaną wprost prędkością. Ze wzrastającym zdziwieniem przyglądałem się widocznemu ruchowi planet wokół Matki Słońca. Czas jakby przestał istnieć i rok nie trwał dla mnie bezcielesnego ducha dłużej niż krótka chwila dla mieszkańca Ziemi. Szybkość obrotu planet jeszcze się zwiększyła i w końcu ujrzałem Słońce w aureoli wielu, cienkich jak włos, różnokolorowych promieni. Były to drogi planet pędzących z wielką szybkością wokół centralnego ognia. Słońce stało się ogromne, jakby wyruszyło mi na spotkanie. Minąłem orbity zewnętrznych planet i poszybowałem w stronę Ziemi, wyłaniającej się z delikatnej, błękitnej mgły i krążającej Słońce z niewiarygodną prędkością. Uwaga! Pomimo usilnych starań, nie udało mi się odcyfrować nic więcej w zniszczonej części manuskryptu. Staje się on znowu czytelny w miejscu, w którym zaczyna się rozdział zatytułowany Hałas w nocy. Tłumaczyła Małgorzata Targowska-Grabińska. Muzyka Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.